Jezu, jaka skaryfikacja! Czy ty się bawisz w popka? Z uwagi na to, że niektórzy z was usilnie starają się mnie zagonić do garów albo do kuchni, stwierdziłam, że zrobimy sobie dzisiaj perfekcyjny przepis na tors. Będzie to tors z żelu balistycznego, który później będziemy penetrować. Dodatkowo niektórzy z was notorycznie zarzucają mi tutaj brak merytoryki, mimo że nigdy nawet nie powiedziałam, że jest to kanał merytoryczny, tylko rozrywkowy. Ale zrobię wam dzisiaj podwójny prezent i pokażę wam w dniu dzisiejszym, jak odpalić starego Ursusa. Do odpalenia Ursusa potrzebujecie oczywiście kluczyka. Z racji, że jest to wiekowa maszyna, ja kluczyka nie mam, więc musimy sobie znaleźć bolec. Bolec będzie nam potrzebny po to, żeby umieścić go tutaj w tej dziurce, więc nie może być ani za gruby, ani za cienki. Sprawdzamy sobie najpierw ten. Sytuacja idealna jest wtedy, kiedy tutaj zapali nam się czerwona lampeczka. Ten niestety jest za gruby i nie wchodzi, dlatego bierzemy sobie jakiś alternatywny. I mamy czerwoną lampeczkę. Teraz tak, wbijamy sobie, wrzucamy gaz, tak mniej więcej do połowy. Sprawdzamy, czy jest luz. Mamy luz i teraz z całej pyty wciskamy sprzęgło i odpalamy. Gotowe. Gaszenie jest jeszcze prostsze, bo wystarczy, że po prostu zredukujemy gaz. Dobra, edukację mamy ogarniętą. Idziemy do garów. Let's go. Co potrzebujecie do zrobienia żelu balistycznego? Oczywiście woda, ponadto żelatyna, a także kwas propionowy, który normalnie jest używany w spożywce. W dużej ilości jest bardzo niebezpieczny i ma nam to zabezpieczyć przed przedwczesnym pleśnieniem. Poza wymienionymi składnikami będę potrzebowała również jakiegoś źródła ciepła, żeby tą żelatynę sobie ogrzać. Z racji tego, że jest to tors, czyli potrzebujemy dość dużego gara, musiałam sobie wyjść na zewnątrz i rozpalić ognisko, które niestety jak na złość nie chce się palić. Ale nie poddajemy się. Tutaj ważne jest to, żeby nie przegrzać tej żelatyny, żeby ona nam nie zaczęła bulgotać. Musimy ją tylko i wyłącznie podgrzać, rozpuszczając. Mam nadzieję, że chociaż część z was robiła kiedykolwiek w życiu galaretkę, bo to jest mniej więcej ta sama zasada. O Jezu, moje korzonki. I teraz tak, wodę mam tutaj zimną, wsypię sobie żelatyny do zimnej wody. Jeżeli chodzi o proporcje, mamy bardzo ciepło, więc proporcja właśnie tej żelatyny do wody musi być nieco większa, żeby ona nam się w ogóle stęgła. Bo optymalną temperaturą jest około 6 stopni i wtedy sobie robimy nawet proporcje 1 do 10. W tym przypadku polecimy na grubo i damy takie 2, 3 do 10, żeby nam w ogóle to się ścięło, bo może być problem później. Także sypiemy sobie, tutaj jest kilogram, ja mam 3 takie paczuszki, na razie czego, więc na pewno styknie. Orzesz kurczaczki, nie ma łyżki, idę po łyżkę. Szkoda mi czasu, żeby iść do domu, dlatego wzięłam młotek, do wyboru miałam jeszcze szypę, młotek ma całkiem duży opór, także myślę, że i tak mi tutaj elegancko wszystko rozmiesza. Po co nam w ogóle jest ten żel? Otóż nie będziemy go jeść, bo będzie po prostu niesmaczny. Żelatyna, jak wiemy, to jest normalnie ze świnki. W spożywce jest dosmaczana jakimiś ekstraktami. Tutaj jest zwykła, więc trochę capi. My sobie to weźmiemy na strzelnicę, albo, żeby wam pokazać, działanie w różnych sytuacjach takich bojowych, bym rzekła, bo żel balistyczny ma imitować człowieka. W takiej ilości żelatyny i wody to się 3 dni będzie rozpuszczać chyba. Ale powiem wam, że akurat mimo, że w tym przypadku byście stracili czas na takie pitolenie się z tym, to myślę, że jest to warte, bo koszt gotowego takiego żelu balistycznego jest kilkukrotnie wyższy. Także warto się pobawić, a zawsze możecie, wiecie, powiedzieć mamie, żonie, dziewczynie, że gotowaliście przecież. Dobra, mamy, podkładamy, bo jednak trochę nam to chyba zajdzie. Żebyśmy mogli określić, że konsystencja tego naszego przyszłego żelu balistycznego jest odpowiednia, powinno to być dość klarowne w odcieniu takim bursztynowo-żółtym. Trochę jak siku albo piwo. Teraz taki okres majówkowy, to powiem wam, że jak piwo. Będziecie mieli łatwiej do zapamiętania. Mieszamy, podgrzeje się i spoko. Tak jak powiedziałam, ważne, żeby tego nie przegotować. To musi być taka temperatura w granicach 50 stopni, żeby to po prostu było cieplejsze i żeby dało radę nam rozpuścić tą żelatynę. Jeżeli osiągnie taką temperaturę, na spokojnie możemy to ściągnąć. Prawda jest taka, że nawet jeżeli to przegrzejecie, to i tak się nic z tym nie stanie. I tak się zrobi. galaretka się robi we wrzątku. A teraz sobie dodam ten kwas propionowy. W ogóle mega zabawna rzecz, on strasznie śmierdzi takim bardzo gęstym octem. I co jest zabawne, on jest żrący, a dodaje się go na przykład do ciastek. Taką nakręteczkę. I patrzcie, co się dzieje od razu z pianą. Taka faska. No i robimy jeszcze ostatnie mieszu-mieszu i myślę, że za parę minut normalnie będę mogła wylewać. No a jakby tak dodać zmielonych truskawek, powiem wam, to mogłoby być dobre. Żeby wam nie było do końca smutno, nie mam męskiego torsu, który się najczęściej pojawia, tylko damski, więc możecie nacieszyć oczy. Ilość taśmy wynika z tego, że jest po prostu cały dziurawy, ale on taki przyjechał, także co zrobić? Trzeba sobie radzić. Jak ją nazywamy? To będzie Iza. Iza leży głową w dół, bierzemy jakiegoś kamienia, nie, bo mnie korzonki pójdą znowu, to bez kamieni. Dobra, nie przewróci się Iza, Iza będzie współpracować. To ma kolor takich sików, to jest kolor sików, ale takich, no nie wiem, ciężko stwierdzić, po czym to siki. Będzie mi ciężko to przelać, więc wezmę sobie chyba właśnie konewkę i najpierw naleję większą ilość do konewki i konewką będę tutaj zapodawała. Mam konewkę, teraz będzie chirurgiczna precyzja. O matuchno. Czekajcie. O! Ojej. Ważne, żeby nic nam nie poleciało, żadnym cyckiem, ramieniem. Iza, trzymasz się? Nic się nie wylewa? Patrzcie, jak elegancko zabezpieczyłam. Ciekawe, czy będę musiała właśnie dorabiać, kurde. To jest ogólnie fajna rzecz, natomiast sami widzicie, że idzie tego naprawdę bardzo dużo. W momencie, gdy chcecie sobie po prostu zobaczyć, jak to wychodzi, albo potrzebujecie więcej właśnie takich bryłek, normalnie możecie wykorzystać jakieś, nie wiem, opakowanie kuchenne. No nie! Nie stykło. Trzeba dorobić. Niestety, ale dorobiłam już tak naprawdę połowę tamtej porcji i myślę, że jeszcze mi zostanie na cokolwiek. Może sobie zrobię jakąś taką małą kosteczkę. Zobaczę. Po tym robieniu tego żelu zapisuję się chyba do Ciechocinka i na rehabilitację. Zaraz umrę. No i to mi styknie, to co już jest w tej konewce. Z racji tego, że przegięłam trochę z ilością tej drugiej części, to żeby Izie nie było smutno, to dorobimy jej Zbyszka. Co dwie głowy! Chociaż nie, Iza nie ma głowy, ale Iza ma inną broń, także myślę, że tutaj Zbyszek straci dla niej tą głowę. No elegancko, no i mamy głowę. Ta piana nam troszeczkę będzie tutaj przeszkadzała, ale to wezmę sobie, zrobię w ten sposób, że ją zetnę. No i ona powinna wtedy być taka w miarę, chociaż względnie stabilna. Dobra, mamy wsio, jadę do Ciechocinka. Widzimy się 2 dni później, nie bez powodu znaleźliśmy się też w innym miejscu. Iza, pokaż, co masz w środeczku. O mygy. I teraz ten żel właśnie się zastygał w takich cieplejszych warunkach. Ciekawe, co z tego będzie. O nie! Chodź tu, Izunia. Jesteś ciężka. O kurde. Dobra. O fu. O fu. No to jest właśnie to, bo z tą żelatyną dzieje się też podobna akcja, co z galaretką, gdzie jest ciepło. Jaka? Ale super. Ale jest fajna, bo jest taka transparentna, czyli myślę, że generalnie gdybyśmy ją użyli na palnej, na pociski, ładnie by było wszystko widać. No zobaczymy, czyli już mniej więcej wiadomo, jakie proporcje. No o nie, Zbyszek, przepraszam! Jezu, jaka skaryfikacja! Czy ty się bawisz w popka? Ale zobaczcie, jaki on jest przezroczysty i za taka nie jest. Ja mam większą głowę. Ale to może być mega efekt. Zobaczcie, normalnie widać moją rękę. Jaka faza! Także co? Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku, kiedy to będziemy sobie przestrzeliwać naszą parkę.